przez 4 lata będziemy mieli do czynienia z tym szukaniem dowodów na teorię zamachu. No jak Jarosław Minister Kaczyński sobie Macierewicz poradzi, będzie próbował znaleźć. Będziemy mieli co chwilę jakiś raport, jakieś nowe odkrycie tej podkomisji Antoniego Macierewicza, ewentualnie odkrycie nowych prokuratorów wskazanych przez Zbigniewa Ziobrę, że mają już są blisko. Na końcu będzie pewnie stwierdzenie, że już mieliby to wszystko udowodnione, gdyby wrak samolotu do Polski wrócił. Niestety będziemy w tym żyli. Trzeba dzisiaj apelować o pamiętanie. Trzeba dzisiaj apelować do Jarosława Kaczyńskiego o to, żeby zaprzestał absolutnie używać takiego języka nienawiści. Bo to, co wczoraj usłyszeliśmy, może mieć za chwilę bardzo takie konsekwencje przykre, negatywne i wręcz straszne, bo to jest nieprawdopodobne nakłanianie do podziałów. Jeżeli posłuchamy wczoraj Jarosława Kaczyńskiego, jeżeli posłuchamy Antoniego Macierewicza, czy niektórych publicystów związanych z tym środowiskiem, no to są nawoływania do samosądów wręcz. Czy zamiast ta tragedia, ta pamięć o tych ofiarach z wszystkich opcji politycznych, ale nie tylko przecież, tam nie tylko byli politycy, tam byli wojskowi, tam byli księża różnych obrządków, tam było wiele osób, które pomagało w pracy tym wszystkim osobom najważniejszym w Polsce. Przecież były osoby zboru i było też z najwyższych innych organów państwa. No to ta pamięć dzisiaj jest wykorzystywana do totalnej wojny politycznej, do totalnego dzielenia Polaków, zamiast szukać jedności i szukać tej wspólnoty na pamięci tych ludzi. Jarosław Kaczyński jeszcze większy rów wczoraj wykopał. To się wydawało nieprawdopodobne, ale tak już dzisiaj jest. Ja rozumiem, że i właściwie trochę na to macham ręką, że praktycznie w każdym urzędzie wojewódzkim za chwilę będziemy mieli salę imieniem Lecha Kaczyńskiego, że w większości miast będzie takie parcie na pomniki Lecha Kaczyńskiego, żeby je stawiać, że będziemy mieli nowe ulice z nowymi nazwami. To można jeszcze zrozumieć, ale to dzielenie nas jako Polaków i takie nawoływanie do takiej wręcz agresji w stosunku do tych wszystkich, którzy nie wierzą w tę teorię, którą głosi Antoni Macierewicz, jest czymś niezwykle niebezpiecznym. Na dłuższą metę jest to niezwykle niebezpieczne.